Adam z trudem otworzył oczy i złapał się za głowę. Ból rozsadzał go od środka, jakby ktoś włożył jego czaszkę w imadło i z premedytacją zaciskał szczęki. Do tego gardło paliło go żywym ogniem, a dłonie śmierdziały tytoniem. Nie znosił tego zapachu. Połączenie papierosów i pogardy do samego siebie. Lubił za to po pracy napić się dobrej whisky, spędzić wieczór w barze Astoria, mimo iż każdego następnego ranka obiecywał sobie, że to był ostatni raz, kiedy topi smutki w alkoholu. Przynajmniej do czasu, aż ponownie dopadnie go zmora szarej codzienności. Spojrzał na zegarek. Elektryczny dręczyciel wskazywał 10:12. Adam przekręcił się na drugi bok i zamknął powieki. Wiedział, że ma jeszcze 3 minuty, nim w mieszkaniu rozbrzmi dźwięk budzika i zmuszony będzie wygramolić się z łóżka. Później czekało go śniadanie. Zimny prysznic i pogoń za uciekającym tramwajem, który jak zwykle przyjedzie o 2 minuty za wcześnie. Wnętrze kawalerki przytłaczało surowym wystrojem. Łóżko, komoda, mała szafa i pomalowane na kremowo ściany. Do tego sterta śmieci i piętrzących się niewypranych ubrań, które przybrały formę bawełnianej piramidy. Kuchnia i łazienka również nie odbiegały od standardu typowego singla. Mimo to Adam nie narzekał na mieszkanie. Wszak z pensji dziennikarza, pracującego dla podrzędnej lokalnej gazety, nie mógł oczekiwać cudów. Wystarczał mu fakt, że ma gdzie się przespać, zjeść i umyć, a zabawa w feng shui oraz dekoratorskie rewolucje nie stanowiły dla niego priorytetu. Gdy jego umysł budził się do życia, usłyszał dzwoniący telefon. To tylko spotęgowało ból w głowie. Szybkim ruchem odrzucił połączenie, nie siląc się, by sprawdzić, kto zakłóca jego jakże drogocenny spokój. Niestety, zaraz potem wybrzmiał budzik, czym obwieścił początek kolejnej walki o przetrwanie. Szlak. Własny oddech Adama wywołał w nim odruch wymiotny. Jedyne, czego teraz pragnął, to napić się kawy i zapalić papierosa. A potem niech się dzieje, co chce. Byleby pod koniec dnia mógł odpocząć w wygodnym łóżku. Jaskrawe promienie nieznacznie przebijały się przez matowe zasłony, podświetlając unoszące się w powietrzu drobinki kurzu. Gdyby choć raz porządnie tu posprzątać, mieszkanie wyglądałoby całkiem schludnie. Może nie byłby to 5-gwiazdkowy hotel, ale przynajmniej zapraszane przez Adama kobiety nie uciekałyby z powodu bałaganu i smrodu. Ceramiczny kubek zadudnił oblat stołu, a potem naczynie wypełniło się łyżką kawy i cukru, które dopełnił wrzątek spod starzałego czajnika. Już sam zapach był w stanie postawić na nogi niejednego skacowanego moczymordę. Adam odetchnął głęboko, chwycił kubek i nieśpiesznie podszedł do otwartego okna. Następnie sięgnął po paczkę Marlboro i odpalił papierosa. Okolica, w której mieszkał, nie należała do zbyt szanowanych. Pełno było tu dresów, osiedlowych pijaków czy pozbawionej opieki dzieciarni. Z tego też powodu ceny mieszkań osiągały wyjątkowo niskie ceny. A to w połączeniu z niskimi wymaganiami stanowiło odpowiednie miejsce dla zblazowanego dziennikarza. Rześkie podmuchy wiatru oraz pobudzająca kawa zachęciła Adama do przyrządzenia śniadania. Szybki omlet i jakieś kanapki powinny wystarczyć, przynajmniej do przerwy obiadowej w pracy. No, chyba że dziś zostanie wysłany w teren, aby zebrać informacje do przyszłych artykułów albo przesłuchać kilku świadków w nieinteresujących nikogo sprawach. Nim dopalił papierosa, telefon ponownie zagrał charakterystyczną melodię. Tym razem Adam tego nie zignorował. Niewiele myśląc, wyrzucił niedopałek za okno i szybkim krokiem ruszył po telefon. W chwili, gdy spojrzał na ekran, stanął jak wryty, a jego głowę zaatakowała kolejna fala bólu. Halo, mama? Ze słuchawki wydobył się tylko cichy, przytłumiony płacz. Mamo, to ty? Coś się stało? Zadrżał. Ostatni raz rozmawiał z matką jakieś 3 lata temu, kiedy pokłócili się o pieniądze. Od tego czasu ich kontakt ograniczył się do świątecznych życzeń w SMS-ach. Adamie. Tak? Co się dzieje? Synu. Musimy porozmawiać. Co? Dlaczego? Coś z ojcem? Znowu miał zawał? Adamie. Proszę cię. Twoja siostra. Co z nią? Nie otrzymał odpowiedzi. Przynajmniej nie od razu. Zamiast tego jego uszy ponownie wypełnił szloch i ciche pojękiwania, po których usłyszał lakoniczne Natalia. Ona... Boże... Policja twierdzi, że nie żyje. Krople deszczu dudniły o szary chodnik, nadając miastu ponurą aurę. Ulice zdawały się być opustoszałe. Gdzieniegdzie tylko pojawiali się przechodnie lub przejeżdżały samochody. Adam nie zwracał jednak na to uwagi. Jego posępne myśli krążyły wokół wspomnień o młodszej siostrze, która wyprowadziła się z domu na studia do miasta oddalonego o niecałe 300 kilometrów od rodzinnego Płocka. On w tym czasie przeniósł się wraz z nią, lecz wiodły go inne priorytety. Praca. Przy okazji mógł mieć na oku Natalię i uważać, by nie wplątała się w żadne problemy. Niestety, przez ostatnie miesiące ciężkiej pracy nie poświęcał siostrze tyle uwagi, na ile zasługiwała. Owszem, czasem dzwonili do siebie, ale oboje wiedzieli, że to nie mogło zastąpić prawdziwych spotkań. Natalia zawsze była wesoła i pełna życia. Nie miała wrogów ani problemów z rówieśnikami. Do tego otrzymywała stypendium naukowe za dobre wyniki na uczelni. Trudno uwierzyć, że targnęła się na własne życie. A przynajmniej tak uważała matka Adama, co wywnioskował po rozmowie telefonicznej. Więcej szczegółów miał dowiedzieć się za kilkanaście minut, gdy spotka się z rodzicami w wyznaczonym miejscu, akademiku. Kiedy wysiadł z auta, z kieszeni skórzanej kurtki rozbrzmiał dzwonek telefonu. Adam sięgnął po urządzenie i ujrzał na wyświetlaczu zdjęcie uśmiechniętej kobiety, objętej w pasie przez równie uradowanego mężczyznę. Nie musiał nawet patrzeć na numer próbujący się z nim skontaktować. Szybko wcisnął zieloną słuchawkę i powiedział: Hej, zaraz będę. Adamie, posłuchaj uważnie. Mała zmiana planów. Skontaktowała się z nami policja i powiedzieli, że musimy pilnie przyjechać na komisariat, aby złożyć kilka wyjaśnień. Nie wiem do końca, o co chodzi, ale podobno wszystkiego dowiemy się na miejscu. Nic konkretnego nie chcieli powiedzieć. Mam nadzieję, że nie będą nas tam długo trzymać. Chwila, powoli. Powiedz jeszcze raz, co się stało. Skarbie, nie mam za dużo czasu, by wszystko tłumaczyć. Policjanci chcą nas wypytać o to, co wydało nam się w ostatnim czasie podejrzane w kwestii Natalii. Jej zachowanie, znajomi. Podobno odkryli coś dziwnego i twierdzą, że to bardzo pilne. No okej, ale dlaczego zamierzają was ciągać po komisariacie? To nie może poczekać? Przecież mieliśmy się spotkać. Też tego nie rozumiem, ale cóż. Tak czy inaczej, mam do ciebie prośbę. Mógłbyś zabrać jej rzeczy z akademika? Tak, pewnie, ale mogę? Policja wspomniała, że zabezpieczyła już przedmioty istotne w śledztwie. Także zabierz to, co dasz radę. Cięższe rzeczy ojciec spakuje do wana. A teraz muszę kończyć. Niedługo się zobaczymy. No dobrze. Pa. Adam westchnął głęboko. Schował dłonie do kieszeni i ruszył przed siebie. Po chwili znajdował się już przed wejściem do akademika. Przechodząc przez drzwi wejściowe, nie zdawał sobie sprawy, że przez jedno z okien uważnie przyglądała mu się tajemnicza postać. Zamiast tego żwawo stawiał kroki, skupiając myśli na zmarłej siostrze. Wiedział, że już nigdy nie będzie mógł z nią porozmawiać. Już nigdy nie ujrzy jej radosnego uśmiechu. Z tęsknoty aż zakłuło go serce, a wokół zakręciła się ciężka łza. Gdy znalazł się w środku, skupił wzrok na kobiecie za kontuarem. Bez chwili wahania podszedł do niej i zmusił się do sztucznego uśmiechu. Dzień dobry. Witam pana. W czym mogę pomóc? Ja przyszedłem po rzeczy mojej siostry. Miałem je zabrać. Siostra nazywała się Tak. Wiem, o kogo chodzi. Cały akademik słyszał o tej tragedii. Moje kondolencje. Jeżeli mogłabym... Adam w odpowiedzi pokręcił głową. Nie miał ochoty na zbędne dyskusje. Rozumiem. Proszę, pokój numer 87. Kobieta wskazała kierunek ręką, po czym wręczyła klucze. Po krótkim marszu mężczyzna odnalazł właściwe drzwi. Powolnym ruchem otworzył je i wszedł do środka, do królestwa młodszej siostry. Dopiero po chwili dotarło do niego, że znalazł się w miejscu, w którym wyzionęła ducha. Nie mógł jednak pozwolić sobie na łzy. Nie teraz. Mimo iż targały nim skrajne emocje, chciał spędzić w tym pokoju jak najmniej czasu. Zrobić to, co zaplanował i odejść, nie myśląc o przeszłości i dramacie, który spotkał jego rodzinę. Pokój wydawał się szary i ponury, zupełnie jakby utracił kolory. Przebywanie w nim budziło lęk, jakiś nieopisany strach, który wwiercał się w głąb umysłu. Adam doskonale zdawał sobie sprawę, że to działo się wyłącznie w jego głowie. Czym prędzej więc zabrał się do pakowania rzeczy. Zaczął od przedmiotów osobistych. Kosmetyki, ubrania, biżuteria. Z oczywistych powodów policja zabezpieczyła już część wyposażenia, takiego jak laptop czy telefon, więc nie potrzebował większych bagaży, aby spakować całość. Wystarczyła mu torba sportowa i dwie reklamówki, które znalazł w szafie. Każdy podnoszony drobiazg kojarzył mu się z innym wspomnieniem. A to sweter, który podarował siostrze jako prezent świąteczny, a to rodzinne zdjęcia oprawione w ramki. Strata była zbyt świeża, aby mógł ją wyrzucić z pamięci, jak wspomnienie traumatycznego gnębienia w szkole. Może dopiero za miesiąc lub dwa będzie w stanie pogodzić się z faktem, że Natalia odeszła z tego świata. A może za kilka lat. Kiedy pakował już ostatnie rzeczy do torby, wysunął jeszcze dolną szufladę kredensu, w której znajdowała się bielizna. Ku jego zdziwieniu, gdy przykucnął, aby wyciągnąć ubrania, pod stojącym obok drewnianym biurkiem dostrzegł coś na wzór podwieszanej i ukrytej półki. Identyczną skrytkę Natalia posiadała w swoim rodzinnym Płocku. Trzymała tam pamiętnik oraz inne prywatne rzeczy. Wyglądało to jak specjalnie zamontowany schowek. Adam od razu wyciągnął rękę i wydobył ze środka coś metalicznego. Jakby amulet lub naszyjnik. Instynktownie chwycił go i ze zdziwieniem odkrył, że był wyjątkowo ciężki jak na swój rozmiar. Noszenie go z pewnością sprawiało problemy, więc musiał raczej pełnić funkcję symboliczną. Wpatrywał się w szmaragdowe zdobienia i charakterystyczne logo wiatru wybite na srebrnym okręgu. Nigdy przedtem nie widział czegoś podobnego. Z jakiegoś powodu czuł, że Natalia ukryła go, aby nikt nie miał do niego dostępu. Czy to oznaczało, że miał dla niej szczególne znaczenie? A jeśli tak, to jakie? Wątpliwości i nurtujące pytania nakazały Adamowi zabrać amulet ze sobą. Tak na wszelki wypadek. Ty pewnie jesteś bratem Natalii? Ciche pytanie wywołało w nim dreszcze, aż podskoczył w miejscu. Po chwili jednak powoli, jakby bojaźliwie, odwrócił się w stronę rozmówcy. Jego oczom ukazała się młoda, niska brunetka o zgrabnej figurze i dużych piersiach, która podejrzliwym wzrokiem lustrowała niespodziewanego gościa. Tak. A ty, jeśli można wiedzieć, jestem Weronika, współlokatorka. Mieszkałam z Natalią zanim... No wiesz... Wykitowała. A, tak. Rozumiem. Wpadłem po rzeczy siostry, ale mam już wszystko, więc za chwilę wychodzę. No, spoko. Nie musisz się spieszyć. Nie przeszkadzasz mi. Słuchaj, wiem, że to może wydawać się dziwne, ale skoro mieszkałaś z Natalią, to zapewne miałyście dobry kontakt. Kojarzysz, co się działo u niej przed śmiercią? Powiedzmy. A co konkretnie chcesz wiedzieć? No wiesz. Czy zachowywała się ostatnio jakoś inaczej? Była podenerwowana, miała jakieś problemy, nie wiem, pokłóciła się z kimś. Ona zawsze była jakaś dziwna. Wiecznie siedziała w książkach lub pisała te swoje wiersze. Tak szczerze mówiąc, to rzadko rozmawiałyśmy. Czasem, może na imprezie po kilku piwkach była skłonniejsza do gadki. Ale tak na ogół to nie miałyśmy najlepszej relacji. Coś jeszcze? Miała jakichś znajomych, przyjaciół? Wiesz, wszystko może mieć znaczenie. Kiedyś wspominała, że kręciła z jakimś gościem. Michał chyba miał na imię, czy coś takiego. Nazwiska nie pamiętam. Sądzę, że raczej jego powinieneś wypytać o wszystko. A, no i jak sobie tak pomyślę, to... Może faktycznie ostatnio było z nią coś nie halo? To znaczy? Co masz na myśli? No, od jakichś 2 tygodni wychodziła gdzieś wieczorami i wracała zwykle o 3:00 czy 4:00 w nocy. Nigdy nie chciała powiedzieć, co wtedy robiła, ale zgaduję, że spotykała się ze swoim gachem. Nie wiem, czy się kłócili, czy co, ale odniosłam wrażenie, że chyba schudła. Pewnie z nerwów, ale to tylko moje przypuszczenia. W sumie to mało jadła, ale widocznie taki typ. No ale nie zaniepokoiło cię to? A co mnie to obchodzi? Nie byłam jej niańką, aby się o nią martwić. Dorosła jest, a raczej była. No tak. Dzięki. Będę się zbierał. Wiesz, gdzie znajdę tego Michała? Sprawdź w barze Kamerun przy centrum. Słyszałam kiedyś, że tam pracuje. Gdy wychodził powolnym krokiem z akademika, cały czas dręczyło go przeczucie, że ktoś go obserwuje. Adam zawsze starał się trzymać nerwy na wodzy, ale śmierć siostry strasznie nim wstrząsnęła. I w dodatku ten facet, z którym spotykała się w ostatnim czasie. Od najmłodszych lat byli ze sobą bardzo zżyci jako rodzeństwo. Mówili sobie niemal o wszystkim, co ich niepokoiło, z czym nie mogli sobie poradzić oraz jak układa im się w życiu. Dlaczego więc podczas ostatnich rozmów telefonicznych Natalia nie wspomniała o tym ani słowa? Przez takie myśli zaczął żałować każdej chwili, każdego wolnego dnia, kiedy nie miał czasu się z nią spotkać lub po prostu wolał inne towarzystwo. A przecież dzieliła ich tylko niecała godzina jazdy samochodem. Nie dawało mu spokoju pytanie, dlaczego popełniła samobójstwo. Co takiego musiało się wydarzyć, że zdecydowała się na tak makabryczne posunięcie? Czy miało to coś wspólnego z Michałem? Może była to nieszczęśliwa miłość? Tego nie wiedział, ale gdy tylko wyszedł z akademika, obiecał sobie, że za wszelką cenę odkryje prawdę. Z zamyślenia wyrwał go nadjeżdżający autobus, który zaryczał silnikiem, jakby chciał pokazać, kto tak naprawdę rządzi ulicą. Adam podszedł do zaparkowanego auta i włożył rzeczy do bagażnika. Następnie usiadł na miejscu kierowcy, odpalił silnik i włączył się do ruchu. Pod szpital dojechał po ponad 30 minutach. Jeszcze podczas jazdy zadzwonił do Ryszarda, swojego dobrego przyjaciela, który wielokrotnie pomagał mu w prowadzeniu dziennikarskich śledztw. Rysiek pracował w szpitalu, a konkretniej pod nim. Z zawodu był patomorfologiem. To też jego królestwo stanowiły zimne i nieprzyjemne szpitalne piwnice, w których mieściły się sale sekcyjne i prosektorium. Gdy policja prowadziła dochodzenie, każdy trup, zanim trafił na cmentarz, musiał zatrzymać się w jego, jak zwykł mawiać, chłodnych progach. Nie inaczej było z ciałem Natalii. Podczas gdy Adam kierował się w stronę ustalonego miejsca, przyjaciel czekał już na tyłach szpitala. Palił papierosa, zapewne trzeciego w czasie ostatniej godziny. Mężczyźni przywitali się silnym uściskiem dłoni, po czym Ryszard wyrzucił niedopałek na ziemię i przydeptał butem. W milczeniu przeszli przez drzwi i skierowali się schodami w dół, by potem przejść długim korytarzem do kostnicy prosektorium. Kiedy po chwili milczenia znaleźli się w środku, Adam poczuł nieprzyjemne mrowienie na karku. Owszem, bywał tu dosyć często, ale za każdym razem nachodził go jakiś dziwny lęk. Po prostu nie lubił tu przychodzić. Choć równie dobrze tym razem mogło być to spowodowane faktem, iż kilka metrów dalej czekało na niego ciało siostry. Więc co takiego znalazłeś? Ach, lepiej będzie jak sam zobaczysz. Chodź za mną. W prosektorium panował chłód. I to tak nieprzyjemny, że Adam bez większego namysłu zapiął skórzaną kurtkę i włożył skostniałe dłonie do kieszeni. Był zaskoczony tym, jak Rysiek wytrzymywał w krótkim rękawku. Najwyraźniej zimno nie robiło na nim żadnego wrażenia. Podeszli do lodówek na zwłoki ustawionych pod jedną ze ścian. Ryszard otworzył włas, nawet nie patrząc na zwisającą plakietkę z personaliami leżącego wewnątrz człowieka. Jakby znał na pamięć położenie każdego z jego cichych współlokatorów. Następnie wysunął na zewnątrz ciało okryte czarnym workiem i rozpiął materiał tak, że Adam bez trudu dostrzegł oblicze Natalii. Jej twarz, choć pozbawiona jakichkolwiek oznak życia, była spokojna, zupełnie jakby dziewczyna nie umarła, a jedynie zasnęła i za moment miała się obudzić. Strata siostry była czymś tak nieprawdopodobnym, że w dalszym ciągu nie mógł w to uwierzyć. Na szyi denatki widniał fioletowy obrzęk. Adam od razu się domyślił, że była to pozostałość po zaciśniętej pętli. Co więcej, ujrzał także na jej karku tatuaż, podobny do symbolu wybitego na znalezionym amulecie. Nie pamiętał, aby kiedykolwiek siostra wspominała o tym, że zamierza się oszpecić w ten sposób. Wiesz, że nie mogę tu wpuszczać gości, więc jeśli już skończyłeś się przyglądać, to przejdźmy do tego, co jest naprawdę ciekawe. Rysiek podał Adamowi parę gumowych rękawiczek, identycznych jak te, które sam nosił, i odchylił głowę Natalii do tyłu. Potem otworzył jej usta i oświetlił małą, przenośną latarką wnętrze jamy ustnej. Przyjrzyj się uważnie. Tam, z tyłu, na ściance gardła, znajduje się dość charakterystyczne znamię. Co to takiego? Jakiś guz? Też tak początkowo myślałem i chciałem nawet pobrać próbkę do badań. No bo wiesz, jakieś dziwne znamie plus wyraźne ślady niedożywienia. Z początku przyszło mi do głowy, że może zaatakował ją nowotwór. Aczkolwiek po wstępnych badaniach mogę odrzucić tę wersję. Faktycznie. Dopiero teraz Adam zauważył, że siostra wyglądała na wychudzoną, jakby nie jadła od wielu dni. Co masz na myśli? Skoro nie głos, to co? Przypomina to jakiś dziwny rysunek lub symbol z charakterystycznymi oznaczeniami. Trudno mi to dokładnie opisać, ale z pewnością nie jest to naturalne zjawisko. Zaraz, chcesz mi powiedzieć, że zrobiła sobie tatuaż w gardle? Przecież to bez sensu. Nie. W pobranej próbce nie było nawet minimalnych śladów tuszu. Wygląda to tak, jakby ktoś jej to wypalił. Wątpię, aby sama mogła sobie to zrobić. Zbyt duże ryzyko. Adam pokręcił głową i skrzyżował ręce na piersi. Przez dłuższą chwilę nie wypowiadał żadnego słowa. Udało ci się ustalić, co to za symbol? Nie mam cholernego pojęcia. Semiotyka to nie moja specjalność. Myślę jednak, że to może mieć związek ze śmiercią twojej siostry. Cóż, przyznam szczerze, że nieczęsto widuję tego typu zjawiska, a zwłaszcza w ciałach denatów. Dlatego jeżeli sądzisz, że nie było to samobójstwo, lepiej będzie jak zerkniesz na zdjęcia dokumentacji z oględzin, które mam w biurze. W sumie to radzę ci zrobić odbitki, pod warunkiem oczywiście, że zachowasz je dla siebie. Wiesz, co by mi groziło, gdyby góra dowiedziała się, że udostępniam notatki nieupoważnionym. Dzięki. Obiecuję, że nikt się o tym nie dowie. Tak też zrobili. Ryszard przyniósł plik dokumentów, w którym Adam zrobił zdjęcia telefonem. Kiedy miał już wszystko, pożegnał się z przyjacielem i kierując się tym samym długim, chłodnym korytarzem, wyszedł na zewnątrz. Niebo przybrało odcień czerwieni, a ciepłe promienie słońca przyjemnie oświetliły jego twarz, mimo że dzień nieśpiesznie zbliżał się ku końcowi. Adam westchnął głęboko i poczuł, jakby znalazł się w raju, a za plecami zostawił królestwo zmarłych. Jedyne, o czym teraz marzył, to wrócić do domu i położyć się spać. Następnego dnia czekała go trudna rozmowa. Bar Kamerun, mimo iż znajdował się niemal w centrum miasta, nie przyciągał tłumów. Większość przechodniów mijała go bez zainteresowania, nie spoglądając nawet na tandetny, mieniący się jaskrawymi kolorami neon. Zniszczona elewacja także nie wpływała pozytywnie na wizualny aspekt lokalu. Adam jednak nie zwracał na to uwagi. Nie interesował go wystrój miejsca, a konkretny pracownik, Michał, o którym wiedział tyle, że był chłopakiem Natalii. Drzwi wejściowe otworzyły się z nieprzyjemnym dla ucha skrzypieniem. Kiedy Adam zszedł po schodach do sali głównej, uderzyła go odstręczająca woń alkoholu i wymiocin. Chwilę później widok zmąciły obłoki unoszącego się pod sufitem dymu. Najwyraźniej lokal, oprócz wyglądu, nie dbał także o wentylację. O gości zapewne też, gdyż wewnątrz znajdowała się tylko trójka klientów. Pijący w samotności starszy mężczyzna oraz para całujących się panków. Adam zrobił skwaszoną minę i skierował wzrok na stojącego za kontuarem barmana. Szybko domyślił się, że był to jedyny pracownik i jednocześnie osoba, której szukał. Wysoki, zapewne 20-kilkuletni brunet z włosami sięgającymi do ramion polerował właśnie kufel, a jego znużone spojrzenie skierowane było na zawieszony na ścianie telewizor. Po chwili zdał sobie sprawę z obecności nowego klienta więc wyprostował plecy i skinął głową na powitanie. Co podać? Dzień dobry. Jedno piwo poproszę. Pierwsze z brzegu. Barman kucnął i wyciągnął z lodówki butelkę, którą następnie otworzył i przelał jej zawartość do kufla. Adam w odpowiedzi uśmiechnął się i wydobył z kieszeni 10-złotowy banknot. Szukam pewnej osoby, młodego mężczyzny. Z tego co wiem, nazywa się Michał i pracuje w tym barze. Znasz go może? No zależy, o co konkretnie chodzi. No i przede wszystkim, kto pyta? Adam pociągnął łyk i spojrzał rozmówcy głęboko w oczy, jakby chciał go przeszyć swoim spojrzeniem. Nazywam się Adam Starzyński. Jestem bratem zmarłej niedawno Natalii Starzyńskiej, która, o ile mi wiadomo, była twoją dziewczyną. Cóż, moje kondolencje. Owszem, była, ale niedługo. Rozstaliśmy się ponad miesiąc temu. Mówiąc szczerze, to nie miałem pojęcia, że nie żyje. Przestaliśmy utrzymywać kontakt po zerwaniu. A co się dokładnie stało, ile można wiedzieć? Policja twierdzi, że było to samobójstwo. Niestety nie znają dokładnego motywu, dlaczego Natalia mogłaby to zrobić. Dlatego próbuję na własną rękę dojść do prawdy i liczę, że może mi w tym pomożesz. Barman tylko wzruszył ramionami. Nie wiem, w jaki sposób mógłbym ci się przydać, ale... Okej, słucham. Obiecuję, że nie zajmę ci dużo czasu. Chciałbym tylko zadać kilka pytań. O, śmiało. To może od początku. Czy w ostatnim czasie, gdy jeszcze byliście razem, Natalia zachowywała się jakoś dziwnie? Inaczej niż zwykle? Coś ją, nie wiem, trapiło, miała jakieś kłopoty? Nie. Była taka jak zawsze. Nie zauważyłeś czegoś podejrzanego? Straciła może apetyt? Narzekała na problemy na uczelni? Nie. Przecież byliście blisko. Musiałeś coś widzieć. Nic nie widziałem i nic nie pamiętam. Coś jeszcze? Adam westchnął ciężko i wyciągnął z portfela 50 złotych, które podsunął w stronę młodego chłopaka. A może to odświeży ci pamięć? Barman spojrzał na banknot podejrzliwie, po czym schował go do kieszeni spodni. Natalia była dość dziwną dziewczyną. Niewiele mówiła. Zwykle tylko przysiadywaliśmy przed laptopem i oglądaliśmy filmy. Na miasto też za często nie wychodziliśmy, bo nigdy nie chciała. Zamiast tego wolała spędzać czas w domu na robieniu nudnych rzeczy. Rozmawiałem ze współlokatorką Natalii, Weroniką. Wspominała, że ostatnio siostra wychodziła gdzieś wieczorami i wracała w środku nocy. Wiesz coś na ten temat? Po tych słowach Michał zmarszczył brwi i rozejrzał się niepewnie na boki. Po chwili jednak na jego twarzy ponownie zagościł beznamiętny wyraz zniechęcenia. Nie, nic mi o tym nie wiadomo. Adam zauważył, że na czole rozmówcy pojawiła się niewielka kropelka potu, a dłonie nerwowo zatrzęsły się na trzymanej ścierce. Jesteś pewien? Tak. Jak już wspomniałem, zerwaliśmy 2 tygodnie temu i nie mieliśmy ze sobą kontaktu. Poza tym nie mam czasu na pogawędki. Chcesz coś jeszcze wiedzieć, czy to już wszystko? Mówiłeś, że ponad miesiąc temu. Barman zdawał się być zaskoczony. Miesiąc, 2 tygodnie, co za różnica? Zresztą nie mogę już rozmawiać, mam masę pracy. Adam w milczeniu rozejrzał się po niemal pustym lokalu, po czym odetchnął głośno. Przez moment wpatrywał się jeszcze w kufel piwa, następnie odparł. No cóż, skoro tak, to nie będę ci przeszkadzał. Wstał powoli i już miał odejść od kontuaru, gdy niespodziewanie naszła go myśl. Jeszcze jedno. Ostatnia rzecz. Poznajesz może ten amulet? Barman spojrzał uważnie na połyskujący przedmiot, i po chwili namysłu pokręcił przecząco głową. Pomimo udawanego spokoju Adam zorientował się, że Michał go rozpoznał, ale z jakiegoś powodu nie chciał się do tego przyznać. Rozumiem. Znalazłem go w pokoju Natalii. Był ukryty. Ale skoro widzisz amulet pierwszy raz w życiu, to nie było pytania. Do zobaczenia zatem. Michał nie odpowiedział. W milczeniu sięgnął po niedopity kufel. Odwrócił się i wylał zawartość do zlewu. Gdy stanął plecami do Adama, spod białej koszuli na karku wyłonił się zarys tatuażu. Tego samego, który nosiła Natalia. To wystarczyło, aby nakłonić Adama do przyjęcia wymyślonego na szybko planu. Na miasto opadł nocny całun, a wraz z nim aura senności, która zdawała się pochłonąć wszystkich z wyjątkiem Adama i Michała. Barman maszerował ciągle to nowymi zaułkami, a z każdym zakrętem krajobraz stawał się coraz bardziej zanieczyszczony. Po chodniku walały się śmieci, dla których zabrakło miejsca w dawno nieopróżnianych śmietnikach. Niektóre z okien budynków były wybite, a tynk odpadał ze ścian całymi płatami. Zupełnie jakby miasto było wielkim, żyjącym organizmem, a ta konkretna dzielnica stanowiła organ trawiony przez śmiertelną chorobę. Adam nie znał tej części miasta. Nigdy nawet nie miał okazji tu przebywać. Owszem, przyjeżdżał nierzadko do siostry na odwiedziny, ale zazwyczaj zwiedzali centrum i tereny przy akademikach. Michał jednak czuł się w tych stronach niczym ryba w wodzie. Sprawnie przemierzał kolejne ulice, kierując się ku tylko jemu znanemu celowi. Szli jeszcze dobre 10 minut, zanim śledzony mężczyzna zatrzymał się przed starym magazynem, po czym rozejrzał uważnie. Adam modlił się w duchu, by barman go nie zauważył. Nie mógł zdradzić swojej obecności, gdyż wtedy cały plan ległby w gruzach. Michał w końcu ruszył z miejsca i zrobił kilka kroków w kierunku blaszanej bramy, w którą zapukał 3 razy. Adam wykorzystał ten czas, by podejść bliżej, zachowując przy tym szczególną ostrożność. Klęknął za jednym ze śmietników. Gdy blaszana brama się podniosła, jasny snop światła oświetlił sylwetki 2 postaci, Michał splunął na ziemię i wszedł do środka. Następnie jedna z osób zamknęła za nim bramę. Adam wychylił się powoli ze swojej kryjówki i zlustrował okolice. Nikogo poza nim nie było na ulicy. Czym prędzej więc wstał i podszedł do jednego z wybitych okien. Aby się do niego dostać, podsunął jedną ze starych, plastikowych skrzynek, na którą wszedł i stanął na palcach. We wnętrzu hali przebywały 3 osoby. Michał oraz 2 innych, dużo starszych od niego mężczyzn, na oko mających po 50 lat. Jeden z nich nosił elegancki, czarny garnitur oraz błękitny krawat. Stał z rękami założonymi na piersi i milczał, podczas gdy jego towarzysz, ubrany w dżinsy i rozciągniętą koszulkę, wykazywał wzmożoną agresję. Co rusz rzucał się na Michała i popychał go, a przy tym stale na niego krzyczał. Śledził cię ktoś? Nie, nikogo nie widziałem. Więc nie marnuj mojego czasu i gadaj, co to za problem, o którym wspomniałeś. Mam nadzieję, że nie zawracasz nam dupy byle pierdołą. Cóż, no... Był u mnie w barze pewien człowiek. Wypytywał o Natalię, jej przeszłość i inne szczegóły. Ewidentnie węszył. Co masz na myśli? Że niby pies? Michał nie odpowiedział. Wciągnął tylko powietrze, a oczy rozszerzyły mu się ze strachu, gdy mężczyzna znowu ruszył w jego kierunku. No mówże, kurwa, nie mam całego dnia. Spokojnie, Daro. Pozwólmy mu się wypowiedzieć. Po co te nerwy? Wtrącił facet w garniturze, który do tej pory biernie przyglądał się rozmowie. Michał odetchnął z ulgą i zlęknionym spojrzeniem upewnił się, że Daro nie ma zamiaru zrobić mu krzywdy. Dopiero wtedy rozwinął wątek i zrelacjonował cały przebieg spotkania w barze Kamerun. Adam, dalej niezauważony, stał na zewnątrz i obserwował całe zajście. Starał się zarejestrować każde słowo, które padło podczas dyskusji, mimo iż głosy dolatywały do niego z przytłumieniem. Ciekawiło go, co ma do powiedzenia dwóch nieznajomych, którzy z jakiegoś powodu lekceważyli rozmówcę i nawet nie skwitowali w żaden sposób jego wypowiedzi. Przez chwilę w hali panowała głucha cisza. Dało się słyszeć tylko gwizd wiatru oraz niewyraźne odgłosy samochodów. Daro w końcu nie wytrzymał i kazał chłopakowi spadać oraz niczym się nie przejmować. Dodał także, że jeśli ktoś znów zacznie węszyć, to zrobi się dość nieciekawie. Następnie ubrany w garnitur mężczyzna odprawił barmana ruchem dłoni, a gest ten wykonał tak niedbale i leniwie, jakby odganiał uporczywą muchę, która nie dawała mu spokoju. Wtedy też Adam zauważył, że spod białej koszuli wystaje mu fragment tatuażu i wcale nie zdziwiło go, że był to identyczny symbol jak ten, który posiadała Natalia oraz jej były chłopak. O co tu kurwa chodzi? Zapytał sam siebie, a jego dłonie zacisnęły się w pięści. Nie miał jednak czasu na złość. Musiał być ostrożny i uważać na każdy ruch. Po kilkunastu sekundach Michał opuścił halę, a Adam szybkim ruchem zeskoczył ze skrzynki i schował się za ścianą budynku. Kiedy chłopak minął go, odczekał jeszcze chwilę i upewniwszy się, że nikt go nie zauważył, ruszył za nim. W myślach kołatało mu więcej pytań niż odpowiedzi. Nie miał jednak czasu, aby poukładać to wszystko w głowie. Musiał działać i powoli dotrzeć do prawdy. Barman podążał tą samą ścieżką co poprzednio. Wrócił do baru Kamerun. Gdy znalazł się przed lokalem, wyciągnął telefon i wykonał połączenie. Nie minęło dużo czasu, kiedy niespodziewanie podjechał motocykl i zaparkował z piskiem opon przy chodniku. Prowadząca go dziewczyna ściągnęła kask. Przywitała Michała długim pocałunkiem, po czym oboje oddalili się, pozostawiając Adama z myślą, która narodziła się w jego umyśle. Michał dość szybko znalazł pocieszenie po nieudanym związku z Natalią. Gdy wrócił do domu, było dobrze po 2:00 w nocy. Z racji, że zmęczenie wzięło górę nad obowiązkami, zabrane z akademika rzeczy zostawił w bagażniku. Najwyżej wypakuje je rano, zaraz po prysznicu. Dzisiaj nie miał już na to siły. Pragnął tylko ułożyć się wygodnie na łóżku i pogrążyć w przyjemnej nieświadomości. Niestety, gdy tylko wgramolił się pod ciepłą pościel, z odprężającego letargu wyrwał go dzwonek połączenia, a głośne metalowe riffy skutecznie odsunęły sen na dalszy plan. Adam zaklął pod nosem. Wstał i poszedł po telefon, który przez nieuwagę zostawił w salonie, co tylko spotęgowało frustrację. Zawsze starał się mieć komórkę przy sobie, nawet w nocy, i kładł ją na małej szafce obok łóżka. Dzisiaj jednak tego nie zrobił. Jego myśli w dalszym ciągu krążyły wokół pytania, kim była kobieta, z którą spotkał się Michał. Kuźwa, chłopie, ale ty każesz długo na siebie czekać. Tak. Też się cieszę, że cię słyszę, Rysiek. Wiesz, która jest godzina? Mniej więcej, ale to nie mogło czekać. Co się takiego stało, że dzwonisz tak późno? Kolejny trup się stał, Adamie. I to nie byle jaki. Kolejny trup. Podobnie jak w przypadku Natalii, i tym razem dostrzegalne są oznaki głodzenia. Znowu dziewczyna? Nie, tym razem mężczyzna, na oko jakieś 30 lat. Według moich ustaleń od tygodnia nie przyjmował żadnych pokarmów. Za to pił znaczne ilości wody. Ale nie tylko to wzbudziło moją ciekawość. Jak pewnie się domyślasz, wiele osób cierpi na różnego rodzaju zaburzenia odżywiania, prawda? Bulimia, anoreksja może dotykać nawet i 5% społeczeństwa w Polsce. Rysiu, mówisz niezwykle ciekawe rzeczy, ale prosiłbym cię do cholery, byś przeszedł do sedna. Chciałbym się położyć i przespać chociaż parę godzin. Oczywiście. Wybacz moje medyczne zapędy. Zatem streszczam. Zabrałem się do przeprowadzenia oględzin. Pomijając obserwację zewnętrzną, zauważyłem, że Denat miał wypalony symbol w jamie ustnej, zupełnie jak twoja siostra. Dokładnie ten sam, w 100% identyczny. Adamie, chyba rozumiesz, że to nie może być zbieg okoliczności, prawda? Stary, nie wiem, co o tym myśleć, ale coś jest ewidentnie na rzeczy. To już drugi trup z identycznym symbolem w ciągu 3 dni. Od kiedy pracuję w prosektorium, nie spotkałem się z czymś takim. Na wszelki wypadek wysłałem ci na maila pełną dokumentację. Olać, że to wbrew zasadom. Coś mi tu ewidentnie śmierci. A tatuaż? Czy facet miał również znak na karku? Cóż, nie. Nic takiego nie zauważyłem. W odpowiedzi Adam podziękował Ryśkowi i zaraz po zakończeniu połączenia włączył laptopa, po czym zalogował się na pocztę. W wiadomościach znalazł szczegółową dokumentację od przyjaciela, a wraz z nią fotografię wypalonego symbolu w ciele Denata. Położył się tylko na chwilę, bo nim na dobre udało mu się zasnąć, rozległ się alarm budzika. Wyświetlacz telefonu pokazywał 8:15. Adam zerwał się z łóżka z grymasem na twarzy. Wiedział, że był dziś umówiony na 10:00 z rodzicami. Poszedł więc do kuchni i wstawił wodę na kawę, a niebieski płomień ożywił się pod czajnikiem. W międzyczasie odkręcił drugi palnik. Postawił na nim patelnię i zabrał się za przygotowywanie jajecznicy. Po skończonym posiłku sprawdził skrzynkę mailową, w której widniała nowa wiadomość. Bez zastanowienia w nią kliknął, a jego oczom ukazała się zaskakująca treść. Zanim położył się spać, wysłał maila do swojego dawnego wykładowcy. Profesor Stefan Billon był ikonologiem, na którego zajęcia Adam niegdyś uczęszczał. Miało to miejsce jeszcze zanim porzucił historię i na dobre zajął się dziennikarstwem. Billon często powtarzał mu, że był jednym z jego najlepszych studentów i bardzo nalegał, aby Adam przemyślał sprawę i ostatecznie został na uczelni. On jednak postąpił inaczej. Mimo tego darzyli się ogromnym szacunkiem, a ich relacja nie opierała się na zasadzie student-wykładowca. Można powiedzieć, że byli dla siebie kimś w rodzaju przyjaciół, co utrzymało się aż do teraz. Po kilku minutach nawiązali rozmowę przez Skype'a. Witaj, Adamie. Dzień dobry. Cieszę się, że odpowiedziałeś na wiadomość. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś, co może mi pomóc. No, szczerze mówiąc, to tak. Z tego, co udało mi się ustalić, symbol jest pochodzenia babilońskiego. Sumerowie? Zgadza się. Według mojej wiedzy ten znak reprezentuje bóstwo Pazuzu. Sumerowie wierzyli, że demon ten uosabia zły wiatr, który niszczył uprawy oraz zabudowania. Powodował także długie susze, plagi szarańczy i takie tam. I co najważniejsze, był także kojarzony z głodem. Gdy tylko zaczynało brakować pożywienia, obwiniano za to tego konkretnego demona. Zmierzasz do czegoś? Tak. Wspominałeś, że zarówno twoja siostra, jak i ten drugi mężczyzna głodzili się na długo przed tym, zanim odebrali sobie życie. To by pasowało i łączyło się z wypalonym znakiem demona jaki u nich znaleziono. No, ale może od początku. Kult Pazuzu był najaktywniejszy w okresie około pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Później na długi czas zrobiło się o nim cicho. Zupełnie tak, jak był wcześniej mieszkańcy Mezopotamii, wyparli się wiary w ten pradawny byt. I zapewne pozostałoby tak na długo, gdyby nie artefakt znaleziony podczas wykopalisk na terenie obecnego Iraku. Ale nie jest to tak naprawdę ciekawe. Sztylet, bo o nim mowa, w 1872 roku miał trafić do paryskiego Louvru. I tu zaczyna robić się intrygująco. Mianowicie niektórzy historycy zajmujący się kulturą Sumerów twierdzą, że przedmiot z Louvru nie jest oryginalny. Sztylet został podrobiony? Istnieją na ten temat dwie wersje. Według jednej z nich oryginał uległ wypadkowi podczas prac renowacyjnych. Druga natomiast mówi o tym, że potajemnie wykupił go niezwykle bogaty kolekcjoner. Aczkolwiek tu rodzi się pewna wątpliwość, gdyż Louvre wielokrotnie odmawiał sprzedaży własnych eksponatów. Jest jednak pewien szczegół, który powoduje, że ta wersja nieustannie zyskuje nowych zwolenników. Mianowicie chodzi o serię morderstw, które miały miejsce w maju 1874 roku w Paryżu. Każda z ofiar posiadała odciśnięty tuszem na skórze symbol Pazuzu. Ten sam, który miała wypalony Natalia. Sprawcy niestety nigdy nie odnaleziono, ale podobne zbrodnie miały miejsce także w Anglii, Niemczech czy Rosji, gdzie prawdopodobnie Grigorij Rasputin w 1916 roku został naznaczony owym znakiem. Myślałem, że został postrzelony. Bo tak było. Ale symbol odciśnięto na ciele Rasputina dopiero po fakcie, a następnie próbowano nafaszerować go trucizną. Tyle, że cyjanek potasu nie wyrządził na rosyjskim mistyku zbyt wielkiej szkody. Grigorij od wielu lat truł się w małych ilościach właśnie po to, by się uodpornić. Gdy cyjanek zawiódł, postanowiono go utopić. A że tatuaż był wtedy świeży, zatarł się w lodowatej wodzie. Dopiero po latach, kiedy przeprowadzono specjalistyczne badania, stwierdzono, że miał odciśnięty symbol. Kiedy było po wszystkim, wyciągnięto truchło kaznodziei i postrzelono, by zamaskować zajście. Ktokolwiek był za to odpowiedzialny, nie bał się zlikwidować tak wpływowych ludzi jak Rasputin i musiał mieć w posiadaniu omawiany artefakt. Symbol Pazuzu znajdował się na dole relikwii, więc zwykły oglądający nie mógł go dostrzec zza szklanej gabloty. Musiał mieć go fizycznie w dłoni, inaczej nie wiedziałby o jego istnieniu. Louvre wydał w tej sprawie oficjalne ogłoszenie dopiero po 5 latach od pierwszych zgonów. Dyrekcja wyznała wtedy, że oryginał zaginął. No cóż, to naprawdę bardzo interesujące. Ale jakie to ma znaczenie dla nas? Zmierzam do tego, że możemy mieć do czynienia z jakąś grupą ludzi, sektą bądź ślepo wierzącymi fanatykami. Szczerze wątpię, by jeden człowiek był odpowiedzialny za tyle zbrodni. No, to ma sens. Tylko po co mieliby mordować ludzi? No i jak do nich trafić? No co ja ci mogę doradzić? Wiem, że twój ojciec jest emerytowanym policjantem, dlatego powinieneś może wypytać go o temat starych zbrodni, w których przewijał się wątek tajemniczego znaku. Pamiętam, że nie macie ze sobą najlepszych stosunków, ale takie rzeczy mogły mieć miejsce nawet u nas w Polsce. Choć rozumiem, że zapewne brzmi to dosyć abstrakcyjnie. Warto to jednak sprawdzić. Prawdopodobnie śmierć twojej siostry nie była pojedynczym przypadkiem i mamy tu do czynienia z czymś na skalę całego kraju. Mimo wszystko, chciałbym się mylić. Gdy rozmowa dobiegła końca, Adam wsiadł w samochód i ruszył na umówione spotkanie z rodzicami. Cały czas dręczyły go dziwne myśli, wątpliwości na temat usłyszanych informacji. Trudno było uwierzyć w istnienie grupy wyznawców mordujących w imię pradawnego bóstwa. O takich rzeczach czytuje się tylko w gazetach pseudonaukowych lub na forach o tematyce spiskowej. Tym bardziej zastanawiające jest, jaką rolę odgrywała w tym wszystkim Natalia. Czy była ich ofiarą, czy może członkinią? A jeśli tak, to dlaczego? Czy to był powód, dla którego siostra zataiła przed Adamem ostatnie wydarzenia? Tak wiele pytań, a tak mało odpowiedzi. Znalazłszy wolne miejsce parkingowe, wysiadł z auta i wszedł do hotelu. Przy każdym kroku zastanawiał się, czy powiedzieć o wszystkim rodzicom. Z jednej strony chciał być wobec nich szczery, a z drugiej obawiał się ich reakcji. W najgorszym przypadku uznaliby go za wariata, nieumiejącego pogodzić się ze stratą siostry, mimo iż sami nie wierzyli w jej samobójstwo. Winda wjechała na 4. piętro, o czym poinformował charakterystyczny odgłos dzwonka. Długie korytarze pokryte wzorzystym, czerwonym dywanem wiły się niczym labirynt, a pomalowane na kremowo ściany budziły uczucie przytłoczenia. Adam skierował kroki do pokoju numer 42. Zanim zapukał, odetchnął głęboko na rozluźnienie i przeczesał dłonią gęste włosy. Z jakiegoś powodu bał się rozmowy z rodziną. Gdy uderzył dwukrotnie w drzwi, otworzyła mu matka. Rudowłosa kobieta o twarzy naznaczonej siecią zmarszczek i drobnymi, delikatnymi ustami. Na widok Adama uśmiechnęła się czule i przytuliła go z całej siły. To było ich pierwsze spotkanie od kilku lat. Adamie, tak się cieszę, że cię widzę. Tęskniłam. Cześć, mamo. Jak się trzymasz? A jak mam się trzymać? Oszukuję samą siebie, że jest dobrze. Wciąż jeszcze nie mogę pogodzić się z tą tragedią. No, ale nie stójmy w progu. Wejdź proszę do środka. Adam skinął głową i wytarł buty. Witaj, synu. Cześć, tato. Dobrze cię widzieć. Jak serce? Dobrze. Odkąd zrobili mi operację zastawki, czuję się znacznie lepiej. Dobrze to słyszeć. Zmizerniałeś, synu. Jesteś jakiś taki chudszy na twarzy. Wszystko u mnie w porządku, naprawdę. Mam po prostu dużo rzeczy na głowie. Zresztą nie po to tu przyszedłem, aby mówić o sobie. Usiądźcie proszę, muszę wam powiedzieć o kilku rzeczach. Przez następne 30 minut Adam relacjonował ostatnie wydarzenia. Opowiedział też o wszystkim, co go spotkało. Wierzył przy tym, że rodzice zrozumieją jego obawy i pomogą mu w jakikolwiek sposób poukładać wątki w jedną całość. Nie obyło się również bez nadmiernych emocji, niepotrzebnych krzyków czy irytacji. Szok po stracie córki może zmienić człowieka, zabić coś w jego wnętrzu lub wywołać załamanie. Rodzice Adama jednak przyjęli nowiny z dużym dystansem, jakby pogodzili się już ze stratą Natalii. W gruncie rzeczy Adam oczekiwał zgoła innej reakcji. Ojciec przez większość czasu milczał, uważnie przysłuchując się rozmowie. Czasem tylko wtrącił swoje wątpliwości, bardziej do siebie niż Adama. Dało się mimo to zauważyć budujące się na jego twarzy zdenerwowanie, które usilnie starał się tłumić w sobie. Ale dlaczego mieliby ją zabić? Przecież była grzecznym i poukładanym dzieckiem. Nie mam pojęcia, mamo, ale próbuję to ustalić. Tak naprawdę to nie wiem nawet, czy dobrze szukam. Mam tylko strzępki informacji i niesprawdzone poszlaki. Dlatego też liczę na waszą pomoc. Co masz takiego na myśli? Jak niby mielibyśmy ci pomóc? Powiedzieliśmy przecież wszystko, co nas zaniepokoiło. Tak jak mówiłem, nic nie wskazywało na to, że Natalia mogła mieć jakiekolwiek problemy. Nic. Kompletnie nic. Powiedziałbym nawet... Tato, spokojnie. Wiem o tym. Chodzi mi o coś innego. Dobrze. O co chodzi? Z tego, co mi wiadomo, podobne zbrodnie mogły mieć miejsce na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Musiał pozostać po tym jakiś ślad. Dokumenty, cokolwiek. Na pewno masz jeszcze dostęp do starych akt policyjnych, czyż nie? Ojciec pogładził się po siwiejącej głowie, widocznie zaintrygowany pytaniem. Przez chwilę milczał, by następnie wymamrotać. No, w sumie to miałbym dostęp. Musiałbym tylko podzwonić po starych kumplach, którzy jeszcze pracują w zawodzie. Ale jesteś pewien, że to nam pomoże? Nie lepiej nie, tato. W sumie... sam już nie wiem. Myślę, że warto spróbować wszystkiego. Nie chcę później obwiniać się za to, że coś ominąłem lub zignorowałem. Tu przecież chodzi o Natalię. To oczywiste, że ktoś ją zamordował i zrobię wszystko, aby to udowodnić. Dobrze. Skoro tak, daj mi dzień lub dwa. Zobaczę, co da się zrobić. Adam wrócił do akademika, by sprawdzić, czy niczego nie przeoczył. Przez cały czas nie mógł pozbyć się wrażenia, że coś umknęło jego uwadze. Jakiś element układanki, zagubiony trybik maszynerii niepozwalający dostrzec pełnego obrazu. Gdy wszedł do gmachu budynku, ponownie naszło go uczucie, że ktoś go obserwuje. Postanowił jednak to zignorować. Minął recepcjonistkę, która łudząco mu kogoś przypominała i bez słowa przywitania ruszył korytarzem do pokoju Natalii. Na dobrą sprawę nie wiedział, czego powinien szukać. Kolejnych tajnych skrytek? Ukrytych symboli lub sejfu pod łóżkiem? Wątpliwości przyparły go do muru, nie pozwalając racjonalnie myśleć. Niemniej jednak postanowił przetrząsnąć każdy kąt, każdy zakamarek, aby mieć pewność, że niczego nie pominął. Czas płynął w ślimaczym tempie. Niestety, mimo że Adam spędził przeszło godzinę na przeglądaniu rzeczy, nie znalazł niczego interesującego. Czyżby instynkt, który tak wiele razy pomagał mu w pracy dziennikarza, tym razem go zawiódł? Przerwał pracę, gdy niespodziewanie otworzyły się drzwi. Instynktownie podniósł wzrok z nad sterty zeszytów i utkwił spojrzenie w tajemniczej postaci. Z początku jej nie rozpoznał. Dopiero po kilku sekundach dotarło do niego, że skądś znał stojącą przed nim dziewczynę. Gdzieś z tyłu głowy świtał mu zarys jej twarzy, drobnej sylwetki kociego wzroku. I nagle go olśniło. Skarcił w duchu samego siebie za to, że nie połączył faktów z poprzedniej nocy, gdy śledził Michała. Tajemnicza dziewczyna, która przyjechała na motocyklu. Wtedy było zbyt ciemno, by mógł jej się przyjrzeć, aczkolwiek teraz nie miał najmniejszych wątpliwości, że to właśnie ją widział z byłym chłopakiem Natalii. Emocje wzięły górę nad zdrowym rozsądkiem. Adam zerwał się pośpiesznie z krzesła i doskoczył do dziewczyny. Ta, wystraszona jego gwałtownym zachowaniem, próbowała zrobić krok w tył, lecz zareagowała zbyt wolno, by znaleźć się poza zasięgiem jego rąk. Próbowała się wyrwać, ale nie miała dość siły. Adam trzymał ją w stalowym uścisku tak, że z jej ust wydobył się cichy jęk bólu. Po chwili jednak rozluźnił chwyt i wlepił w nią ostre jak brzytwa spojrzenie. Kim jesteś do cholery? Spokojnie, spokojnie, przyszłam tu, aby porozmawiać. Widziałem cię z Michałem. też należysz do tej pojebanej sekty? No gadaj! Nie, znaczy... Cholera, wszystko ci wyjaśnię, ale puść mnie na miłość boską! Adam odsunął się od dziewczyny, lecz świdrujący wzrok dalej przeszywał jej drobne ciało. No, gadaj, o co chodzi. Powiem wprost. Potrzebuję twojej pomocy. Jakiej znowu pomocy? Mój chłopak. Michał. Tak, Michał. Musisz mu pomóc. Oni chcą go zabić. Co? Co takiego? Kto niby? Ci sami ludzie, którzy pozbyli się twojej siostry. Słowa wstrząsnęły Adamem, lecz zanim zrozumiał w pełni ich sens, dziewczyna odwróciła się do niego plecami, ukazując charakterystyczny tatuaż na karku. Symbol Pazuzu. Mimo początkowego napięcia między nimi, rozmowa przebiegła w wyjątkowo spokojnej atmosferze. Nieznajoma okazała się dość gadatliwa, więc Adam nie zadawał zbędnych pytań i słuchał z uwagą jej historii. Zastanawiał się przy tym, czy dziewczynę faktycznie łączyła więź przyjaźni, czy może była to jedynie dobrze odegrana rola. Pomimo jej zapewnień, nie wiedział, czy powinien jej ufać, więc postanowił podejść do informacji z pewną rezerwą. Ola, jak zdążyła się przedstawić, mogła przecież przyczynić się do śmierci Natalii. Z drugiej strony jednak zgodziła się z nim dobrowolnie współpracować. Jeżeli więc to, co mówiła, posiadało przynajmniej namiastkę szczerości, to jej chłopakowi groziło poważne niebezpieczeństwo. Wątpliwości zżerały Adama od środka. Owszem, chciał poznać tajemnicę śmierci siostry, ale za dużo było tu niewiadomych. Przez myśl przeszło mu nawet, aby zawiadomić policję, lecz szybko zrezygnował z tego pomysłu. Służby raczej nie uwierzą w teorię o niebezpiecznym kulcie pradawnego demona oraz serię rytualnych morderstw. Nie pozostawało mu więc nic innego, jak samemu zbadać sprawę. Tego dnia od samego rana padał rzęsisty deszcz, a szalejący wiatr kołysał gałęziami drzew, nadając ceremonii pogrzebowej iście upiorny klimat. Świat zdawał się przechodzić własną żałobę. A przynajmniej tak można było wywnioskować po wypełniającej cmentarz posępnej atmosferze. Co jakiś czas dało się słyszeć płacz i przeszywające na wskroś lamenty zapłakanej rodziny, co tylko mocniej ściskało Adama za serce. Pogrzeb Natalii właśnie dobiegał końca, lecz żaden z uczestników nie poruszył się ani o krok. Jakby fakt, że zdecydowali się zostać przy grobie, miał zapewnić leżącej w nim dziewczynie najwyższą formę uznania i szacunku. Adam poczuł czyjś dotyk na ramieniu. Nieśpiesznie obrócił głowę i zaczerwienionymi oczami ujrzał ojca, który w milczeniu poprosił syna, by odeszli od reszty zebranych. W odpowiedzi skinął głową i schował dłonie w kieszeniach kurtki. Gdy znaleźli się na tyle daleko, że żaden z żałobników nie mógł podsłuchać ich rozmowy, starszy mężczyzna odetchnął głęboko i przełknął ślinę. Wiem, że to nie jest najlepszy moment, ale pogrzebałem trochę w starych sprawach, tak jak mnie prosiłeś. Tato, jesteśmy na pogrzebie. Czy naprawdę... Posłuchaj, proszę. Wcześniej nie było okazji. A chyba udało mi się znaleźć coś, co może cię zainteresować. Były inne morderstwa? Adam rozejrzał się dookoła, by sprawdzić, czy nikt ich nie podsłuchiwał. Tak, zgadza się. Do 3 podobnych zgonów doszło w latach 90. Wtedy sprawa toczyła się w okolicach Suwałk. Sytuacja podobna do tej, o której mi opowiadałeś. Denaci przed śmiercią odmawiali przyjmowania pokarmu, a w dodatku na ciałach ofiar widniał wypalony symbol. Czy te osoby były ze sobą jakoś powiązane? Coś ich łączyło? Nic takiego nie udało mi się ustalić. Na pierwszy rzut oka każda z ofiar była inna. Inne środowisko, wiek, stan majątkowy. Trudno powiedzieć, dlaczego akurat im to się przytrafiło. A zmarłych w ten sposób ludzi było naprawdę sporo. Począwszy od bezdomnego, po znaną i szanowaną nauczycielkę miejscowego liceum. Zresztą, jak możesz się spodziewać, trop nagle się urwał. Sprawa ucichła, ale nie na długo. Kolejne zgony pojawiły się 2 lata później na Kaszubach. Tym razem sytuacja wyglądała podobnie. 3 ofiary, każda zagłodzona i z wypalonym symbolem. Adam przysłuchiwał się uważnie relacji ojca, aż do chwili, gdy jego uwagę przykuła stojąca w sporej odległości para. Mężczyzna i kobieta, odziani w długie, czarne płaszcze, stali obok jednego z grobów i ślepo wpatrywali się w wychodzących z cmentarza ludzi. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nagle, niczym jeden mąż, nie odwrócili się od Adama i automatycznie skierowali w stronę żelaznej bramy. Zupełnie jakby bali się, że zostaną rozpoznani. Wszystko w porządku, synu? Co? Tak. Coś mnie rozproszyło. Wybełkotał Adam, nie mając zielonego pojęcia, co myśleć o tej sytuacji. Nie chciał niepotrzebnie martwić ojca. I tak już za dużo przeszedł. Nie było więc sensu dokładać mu zmartwień. W sumie z każdym dniem Adam odczuwał, że z jego zdrowiem psychicznym było coraz gorzej. Z łóżka wygramolił się z wielkim trudem. Gdy tylko stanął na nogi, zakręciło mu się w głowie, a żołądek skurczył do rozmiarów pięści. Jakimś cudem przełknął jednak strawiony alkohol i powolnym krokiem ruszył do kuchni. Poprzedniej nocy przesadził z trunkami, ale potrzebował odreagować po ostatnich wydarzeniach. Trudno mu było poukładać sobie to wszystko w głowie. Śmierć siostry, historia morderczej sekty, rozmowa z Olką. Tego wieczoru negatywne emocje zaatakowały go ze zdwojoną siłą. Nie miał więc wyboru. Musiał sięgnąć po kieliszek. Teraz, gdy trochę wytrzeźwiał, a jasność umysłu przejęła kontrolę nad zamroczonym organizmem, nalał do szklanki zimnej wody i wypił jednym chełstem. Następnym celem była lodówka, której zawartości przyglądał się przez kilkadziesiąt sekund. Jakby od tej prostej decyzji zależało całe jego życie. W końcu powolnym ruchem sięgnął po keczup oraz plaster sera. Z chlebaka natomiast wyciągnął bułkę. Minuty wlekły się w nieskończoność. Jakby wskazówki zegara specjalnie utrudniały mu poranek. Adam z niechęcią wrócił do sypialni z zamiarem zadzwonienia do rodziców, lecz telefon zdawał się martwy. Klnąc pod nosem, chwycił ładowarkę i podłączył komórkę. Kiedy ekran wreszcie zaświecił blaskiem, Adam zauważył, że miał kilka nieodebranych połączeń. Wszystkie od jednego numeru. Tego samego, który 2 dni temu dała mu Ola. Postanowił oddzwonić, choć rozum kazał mu zignorować dziewczynę i skupić się na własnych problemach. Już miał się rozłączyć, lecz jak na złość Ola odebrała po pierwszym sygnale. Jakby czekała z telefonem przytwierdzonym do dłoni. Adam, jak dobrze, że w końcu odebrałeś. Porwali Michała. Zabrali go spod pracy jak jakieś zwierzęta. Co? Cholera, powoli, kiedy to było? I jak w ogóle do tego doszło? Chciałam zrobić mu niespodziankę i odwiedzić go w pracy. czekałam przed lokalem, gdy nagle podjechało jakieś auto. Boże, że też go nie ostrzegłam. Widziałam, że ze środka wyskoczyło kilku mężczyzn, którzy wbiegli do baru i wyciągnęli Michała siłą. Adam, on był cały we krwi. Porwali go na oczach innych ludzi? Nie, to było w nocy. Michał zawsze zostawał trochę dłużej, aby posprzątać przed zamknięciem. Wiem, że mi nie ufasz, ale proszę, pomóż mi na miłość boską. Adam nie odpowiedział. Przez umysł przelatywało mu tysiące myśli. Owszem, nie ufał Oli. Lecz jeśli Michałowi faktycznie coś groziło, nie mógł przejść obok tego obojętnie. Trzeba zadzwonić na policję. Nie możemy. Ci ludzie mają kontakty w policji. Jak tylko się dowiedzą, że ktoś na nich doniósł, od razu go zabiją, a później przyjdą po nas. Olka mogła mieć rację. Adam doskonale zdawał sobie z tego sprawę. W sumie to by wyjaśniało, dlaczego wszystkie morderstwa i krwawe rytuały uchodziły im na sucho. Ci szaleńcy mogli czcić upadłego Boga bez obaw, że ktoś się nimi zainteresuje. Z pewnością też pojawiali się mundurowi, którzy wpadali na ich trop. Lecz zapewne każde takie śledztwo kończyło się ucięciem tematu przez skorumpowanych przełożonych. Jesteś w akademiku? Tak. To dobrze. Zostań tam. Zaraz po ciebie przyjadę. Adam zakończył połączenie. Nie było czasu do stracenia. Każda minuta była na wagę złota. To tylko spotęgowało kipiącą w Adamie złość. Z całego serca chciał wymierzyć sprawiedliwość. Dowieść, że siostra wcale nie popełniła samobójstwa, tylko została brutalnie zamordowana. Nie mógł jednak tego osiągnąć, siedząc bezczynnie na dupie. Adam zaparkował z piskiem opon przy uniwersyteckim parkingu. Dłonie aż drżały mu z nerwów. W gruncie rzeczy nie wiedział, czego może się spodziewać po rozmowie z dziewczyną. Mimo to zamierzał jej pomóc, aby w ten sposób dobrać się do gniazda czcicieli pradawnego bóstwa. Lepszej okazji nie mógł sobie wymarzyć. Cieszę się, że przyjechałeś. Wskakuj. Musimy się spieszyć. Ale dokąd? Przecież nie wiemy, gdzie go wywieźli. Może być wszędzie. A członkowie sekty nie pozwolą. Mów lepiej, gdzie ich znajdziemy. Jeżeli mam pomóc, nie traćmy czasu na zbędne pogaduchy. Chyba nie chcesz. Oczywiście, że chcę. Zabili mi siostrę, rozumiesz? Te jebane bydlaki mają jej krew na rękach. Nie spocznę, póki nie dokonam zemsty. Ale nie możemy tak po prostu tam wejść. To zbyt niebezpieczne. Poza tym nie wiemy, czy to tam przetrzymują Michała. On może być wszędzie. Adam zacisnął pięści i odetchnął ciężko, aby uspokoić zszargane myśli. Nie miał powodu, by wyżywać się na Bogu ducha winnej dziewczynie. Jednak każda sekunda bezczynności potęgowała w nim irytację i poczucie winy. Słuchaj, wsiadaj do auta i mów, jak mam jechać. Szybko, zanim zmienię zdanie i sama będziesz sobie szukać Michała. Dziewczyna skinęła głową, choć jej oczy zdradzały przerażenie. Determinacja Adama zmuszała ją jednak do wykonania rozkazu, więc pośpiesznie otworzyła drzwi, wsiadła i zapięła pas. Gdy po kilkudziesięciu minutach dojechali pod właściwy adres, Adam zaparkował w ciemnej ulicy, jakieś 100 metrów od celu. Nie silił się na uprzejmości czy grzeczność, po prostu wysiadł, zapalił papierosa i z trwogą w głosie nakazał. Prowadź, byle szybko. Nie mieli żadnego planu. Musieli improwizować. Choć emocje nakazywały Adamowi zmiażdżyć wszystkich członków sekty na kwaśne jabłko i liczyć się z konsekwencjami, rozum zalecał działać ostrożnie. Jeżeli faktycznie była to tak wpływowa organizacja, że z łatwością mogli przekupić nawet policję, wkradnięcie się w ich szeregi nie mogło należeć do prostych działań. Każdy błąd oznaczał śmierć. Szare ulice zdawały się opustoszałe. Gdzieniegdzie tylko słyszalny był ryk przejeżdżających samochodów, który po chwili niknął w pustce ogarniającej ten rejon miasta. Z pewnością była to idealna okolica dla wszelkiego rodzaju grup przestępczych czy po prostu zwykłych wyrzutków. Po krótkim marszu znaleźli się na sporych rozmiarów placu, za którym rozciągał się stary, wyglądający na opuszczony i z całą pewnością zaniedbany magazyn. Żadnych bram, żadnej ochrony czy nawet monitoringu. Zostań tutaj, nie ma mowy. Idę z tobą. W końcu chodzi o mojego chłopaka. Nie możemy ryzykować. Stój tu i obserwuj okolice, a gdy ktoś się będzie zbliżał, po prostu krzycz. No chyba sobie żartujesz. Nie po to mnie tu przywiozłeś, abym stała bezczynnie na zewnątrz. Idziemy razem albo wcale. O Jezu. Dobra, niech ci będzie. Pójdę pierwszy, a ty się trzymaj w bezpiecznej odległości. Ola skinęła głową, choć nie wyglądała na zadowoloną. Po cichu zakradli się pod zniszczone drzwi, na których widniała tabliczka z napisem „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. Tekst wydawał się mocno odrapany, co mogło sugerować, że budynek liczył już kilkadziesiąt lat. Potwierdzała to również uszkodzona elewacja oraz wybite w kilku miejscach okna. Adam szarpnął za klamkę, po czym powolnym krokiem wszedł do środka. Na pierwszy rzut oka pomieszczenie przypominało opuszczoną halę fabryczną. Po podłodze walały się sterty porozrzucanych butelek, narzędzia i wszelkiego rodzaju materiały budowlane. Bardziej przywodziło to na myśl melinę lub koczowisko bezdomnych hićpunów niż miejsce spotkań niebezpiecznej organizacji, która od co najmniej 200 stuleci pozostawała bezkarna. Lecz nie to zaniepokoiło Adama. Wbrew jego oczekiwaniom, magazyn okazał się pusty. Jesteś pewna, że to dobre miejsce? Nie otrzymał odpowiedzi. Zdziwiony niespodziewaną ciszą odwrócił się, a wtedy jego głowę przeszył potworny ból, który niemal rozsadził mu czaszkę. Momentalnie pociemniało mu przed oczami. Uderzenie było tak silne, że prawie powaliło go na podłogę. Lecz zaraz otrzymał kolejny cios, który skutecznie pozbawił go równowagi. Świadomość zaczęła powoli odpływać w ciemność, a po głowie spłynęła niewielka stróżka krwi. Kilka sekund później nie czuł już nic. Żadnego bólu, ciepła czy strachu. Nie słyszał nawet, jak Ola z wysiłkiem łapie oddech, a po chwili odrzuca w kąt ciężki kawałek metalu. Kiedy odzyskał przytomność, usłyszał przytłumioną mieszaninę głosów, która potęgowała pulsujący ból skroni. Przez moment nie wiedział, co się właściwie stało i jakim cudem pociemniało mu przed oczami. Dopiero po dłuższej chwili otępiały umysł połączył kropki. Wtedy też zaczął wierzgać, lecz coś skutecznie blokowało jego ruchy. Głosy momentalnie ucichły. Adam z początku nie zwrócił na to uwagi. Kiedy jednak opadł z sił, a przed oczami zatańczyły mu niewyraźne kształty, zdał sobie sprawę, że w pomieszczeniu znajdował się ktoś jeszcze. Z wyraźnym wysiłkiem uniósł głowę, aby sprawdzić, kim byli napastnicy. Tuż przed nim stały dwie osoby. Ola oraz nieznajomy człowiek w garniturze. Lecz gdy Adam wytężył wzrok, dostrzegł, że otaczał go szczelny kordon tajemniczych person, których twarze zdobiły dziwaczne symbole. Wśród nich rozpoznał jeden konkretny – symbol Pazuzu. Wszyscy śpiewali jakąś dziwną, zawiłą pieśń, Zbyt starą, by Adam mógł ją zrozumieć. Co tu się wyprawia do cholery? Wypuśćcie mnie. Czego ode mnie chcecie? Śpiewy ustały. Przez krótki moment nastała posępna cisza, a Adam mógłby przysiąc, że temperatura spadła o kilka stopni. Wtedy na twarzy mężczyzny w garniturze zagościł miły, łagodny uśmiech. Jeden z tych, jakim ojciec obdarza niesforne dziecko, gdy to zrobi coś niemądrego, a zarazem zabawnego. Spokojnie, Adamie. Nie chcemy ci zrobić krzywdy. Przynajmniej nie teraz. Jesteś nam potrzebny. Nie wiem, co się tu odwala, ale nie mam zamiaru brać w tym udziału. Na szczęście twoja zgoda nie będzie nam do niczego potrzebna. Wystarczy jedynie twoja śmierć. Ale o tym później. Teraz zapewne zastanawiasz się, dlaczego cię tu ściągnęliśmy. Cóż, pozwól, że streszczę ci wszystko w kilku zdaniach, dobrze? Nie masz nic przeciwko? No to świetnie. Należą ci się przecież wyjaśnienia. A zatem od początku. Twoja siostra miała posłużyć nam jako klucz, który umożliwiłby połączenie dwóch ciał: ludzkiego oraz boskiej istoty Pazuzu. Niechętnie przyznam, że próbowaliśmy tego dokonać od dawna. Wiele stuleci zajęło nam odnalezienie odpowiedniej osoby lub, jak wolę to określać, idealnego naczynia. Jakiego znowu naczynia? Co ty wygadujesz, człowieku? Naczynia dla Pazuzu, oczywiście. Niestety problem polegał na tym, że tylko potomkowie, w których żyłach płynie krew władców Mezopotamii, mają, cóż, jakby to powiedzieć, większe predyspozycje. Mówiąc konkretnie, są w stanie przeżyć proces wchłonięcia demona. Historia naszej organizacji sięga początków istnienia mezopotamskiej potęgi. Nasi kapłani doradzali władcom, byli ich głosem rozsądku i ręką sprawiedliwości. Przez ich usta przemawiały szepty pradawnych bogów, o których ludzkość już dawno zapomniała. My jednak wciąż trwaliśmy w wierze i nie zaprzestaliśmy misji. Jak już wspomniałem, nasze zadanie polegało na odnalezieniu nowego ciała dla wszechmocnych bytów wyższych, aby po tysiącach lat mogli wrócić na Ziemię, by zająć należne im miejsce. I w końcu nam się udało. Co takiego? Co masz na myśli? Rad jestem, że cię to zainteresowało. Otóż złożyliśmy w ofierze jednego z ówczesnych władców, a Pazuzu wniknął w jego ciało. Były to czasy wielkie, potężne, ale i mroczne, pełne bólu, śmierci i strachu. Nie bez powodu przetrwało tak mało informacji na temat Sumerów. Z czasem cywilizacja wyginęła, a Bóg został wygnany. Lecz my, ludzkie sługi Pazuzu, pozostaliśmy, by dalej działać w jego imieniu i przez cały ten okres szukać następców, nowych naczyń. Oszalałeś. To nie może być prawda! Zapewniam cię, że w mych słowach nie doszukasz się kłamstw. Ale kontynuując, jak już zauważyłeś, jesteśmy niezwykle starą, a co za tym idzie, wpływową organizacją. Nasze działania nie skupiają się wyłącznie na jednym terenie. Działamy wszędzie, na każdym kontynencie, w każdym kraju. A ty oraz twoja siostra, według tego, co ustaliliśmy, możecie mieć w sobie krew dawnych władców. Na nasze nieszczęście, gdy w końcu zdecydowaliśmy się wypełnić obietnicę złożoną Bogu Wiatru, coś poszło nie tak. Okazało się, że użyty w rytuale amulet nie był prawdziwy. To była doskonale odwzorowana replika. Prawdopodobnie twojej siostrze udało się go wykraść i ukryć w bezpiecznym miejscu. Niestety, przez to zmarła, zanim obrzęd dobiegł końca. Ale nie ma się co martwić, Adamie. Przeszukaliśmy twoje mieszkanie i dzięki tobie odzyskaliśmy prawdziwy. A ofiara Natalii jedynie umocniła nas w przekonaniu, że twoja rodzina to potomkowie Sumerów, a ty posłużysz nam jako klucz do wyzwolenia. Co takiego? Zabiłeś ją. Zabiłeś ją, ty jebany morderco! Mężczyzna w garniturze przywołał ruchem dłoni jednego z czcicieli. Ten bez zwłoki podszedł i podał mu bogato zdobiony sztylet, którego ostrze zalśniło jasnym, czerwonym blaskiem. Następnie wypowiedział coś w niezrozumiałym języku i wręczył amulet, taki sam, który Adam znalazł w pokoju siostry. Po chwili niepewności mężczyzna zrobił 2 kroki w przód, tak, że stanął nad Adamem, unieruchomionym na kamiennym ołtarzu, po czym dodał ze spokojem: twojej siostrze nie udało się wypełnić misji, ale nic straconego. Tysiące lat prób nauczyły nas wytrwałości, by czekać i się nie poddawać. Miejmy nadzieję, że ty nas nie zawiedziesz, przyszły spadkobierco pradawnej mocy. Adam chciał zaoponować, lecz z jego gardła wydobył się tylko głuchy pisk. A kiedy ostrze sztyletu przebiło mu serce, po całej klatce piersiowej rozlało się przyjemne ciepło. Nie czuł bólu, ani oddechu nadchodzącej śmierci. Nie czuł nawet złości czy przerażenia. Po prostu wypełniła go pustka i nieprzenikniona ciemność. Rytuał. Czas zacząć. Stanisław, ojciec Adama, myślał o swojej żonie, która została w hotelowym pokoju całkiem sama i wylewała kolejne łzy. A on, pomimo silnej psychiki, płakał razem z nią. Przeszedł już w życiu zbyt wiele, by ukrywać łzy. Nie bał się tego. Uważał, że nie jest to żaden powód do wstydu. Natomiast tym, czego się wstydził, był fakt, że musiał opuścić ukochaną i zostawić ją samą z całym tym problemem, który wywrócił ich życie do góry nogami. Najpierw śmierć córki, a potem zaginięcie syna. Stanisław przypuszczał, że mogło to mieć związek ze sprawą tajemniczej sekty, o której wspominał Adam. A może była to jakaś organizacja lub grupa przestępcza? Czort jeden wie. Zamierzał go odnaleźć za wszelką cenę, mimo że serce podsuwało mu czarne scenariusze. Nie chciał uwierzyć w utratę kolejnego dziecka. Nie mógł tak po prostu spisać go na straty. Powolnym krokiem wszedł do gabinetu i zamknął za sobą drzwi. W pomieszczeniu przybywała 2 mężczyzn, którzy na jego widok przerwali ożywioną dyskusję. Jednym z nich był siedzący za biurkiem mężczyzna, Sebastian Wiśniewski, ceniony prokurator okręgowy, a zarazem dobry przyjaciel Stanisława. Nosił idealnie skrojony garnitur, a jego twarz odznaczała się powagą. Drugiego z mężczyzn nie kojarzył, jednak na pierwszy rzut oka nie sprawiał dobrego wrażenia. – O, Cześć Stanisławie. Zapraszam. Kopelat. Proszę, usiądź. W czym mogę ci pomóc? Stanisław skorzystał z propozycji i w milczeniu zmierzył wzrokiem elegancki wystrój gabinetu. Stresował się. Serce biło mu niezwykle mocno. Daro, możesz już sobie iść. Dokończymy rozmowę przy innej okazji. Nieznajomy tylko skinął głową, po czym uśmiechnął się pod nosem i bez słowa wyszedł z pomieszczenia. Więc o co chodzi, Stanisławie? Co to za pilna sprawa, o której mówiłeś przez telefon? Chodzi o mojego syna, Adama. On zaginął. Pomóż mi go odnaleźć. Wiem, że masz kontakty i możliwości. Proszę. Zrobię wszystko, aby znów go zobaczyć. Prokurator nie odpowiedział od razu. Długo wpatrywał się w roztrzęsionego gościa, po czym wyprostował plecy i przeczesał zmierzwione włosy. Następnie poprawił się na fotelu i pomasował obolały od siedzenia kark, który zdobił tatuaż przedstawiający charakterystyczny, pradawny symbol. Scenariusz Adrian Iwaniak i Dawid Kądziela. Czytał Jakub Rutka.